Piłka nożna. Sport, w którym najwspanialszym klubem na świecie jest... Drogi widzu, jeżeli interesujesz się piłką nożną, to istnieje ponad 99% szans, że kibicujesz nie temu klubowi, któremu trzeba. Badania przeprowadzone przez Pentagon Research wykazały, że raptem 8 promili Polaków wie, komu kibicować. Posłuchajcie zatem głosu oświeconego proroka, zbłąkane owieczki. Zaprawdę powiadam wam, pokusy wielkich bogactw i doczesnych zwycięstw w Lidze Mistrzów wielkimi są, ale ten tylko dostąpi prawdziwego zbawienia, kto serce odda Ajaxowi Amsterdam. Jeżeli jakimś cudem nie jesteście jeszcze przekonani, to przedstawię wam 10 powodów, konkretnych powodów, dla których warto kibicować Ajaxowi. Ajax ma wspaniałe, unikatowe koszulki. Takiego wzoru nie ma żaden inny liczący się na świecie klub. Dość powiedzieć, że nawet w grach komputerowych ten wzór często określa się jako pionowy pas, w nawiasie Ajax. Jest jeszcze wprawdzie PSG, ale to tam naśladowcy i frajerzy. Kibicując Ajaxowi, trzymasz kciuki za ekipę, którą interesuje się relatywnie mało osób, zwłaszcza w porównaniu z molochami współczesnej piłki nożnej. Będziesz hipsterem, będziesz awangardą, będziesz człowiekiem, któremu będzie można pozazdrościć własnego zdania. Dodatkowo będziesz mieć mnóstwo okazji do przekomarzania się z kibicami Barcelony, których wszak dookoła jest mnóstwo. Jedno takie to nawet nagrywałem się. Otóż wszystko, co Barcelona ma najlepszego, jakby się uprzeć, pochodzi od Ajaxu. Zarówno cała masa wspaniałych zawodników, trenerów, sposób gry itd., itd. Cóż jest piękniejszego od nabijania się i posiadania racji? Bawienia się w starszego brata? Jeżeli jesteś osobą upośledzoną, znaczy nieinteresującą się piłką nożną, to słowo Ajax najprawdopodobniej, no pierwsze skojarzenie, jakie z nim będziesz mieć, to będą detergenty. I to bardzo dobrze. Kibic Ajaxu słyszy takie rzeczy bardzo często, w związku z czym uodparnia się na to, uczy się dystansu do siebie. Dzięki temu Ajax sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Wiecie co to? To jest maszynka do golenia firmy Braun. Dlaczego firmy Braun? Bo nie firmy Philips. Będąc kibicem Ajaxu, bardzo łatwo jest w przyziemnych i codziennych sytuacjach okazywać wsparcie dla swojego klubu. Ja na przykład bojkotuję produkty firmy Philips. Dlaczego? Philips jest właścicielem, czy był w zasadzie właścicielem klubu PSV Eindhoven, który jest jednym z największych rywali Ajaxu. O głównym sponsorze Feyenoordu nawet nie wspomnę, no bo nikt normalny nie jeździłby Oplem. Ajax, o czym już kiedyś wspominałem, ma opinię żydowskiego klubu. To bardzo dobrze. Jeżeli jesteś Żydem, to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli Żydem nie jesteś, albo jeszcze, nie daj Boże, strasznie ci to przeszkadza, to możesz bardzo ładnie z tego wybrnąć, ponieważ klub oficjalnie nie przyznaje się do tej symboliki, zresztą słusznie, i możesz błysnąć takim podejściem, że dobra, spoko, ja wiem, że tego nie wypieram, a to nie jest prawda. Jesteś mądry. Ajax jest też kuźnią talentów, ostatnim przystankiem bardzo wielu piłkarzy przed naprawdę wielką karierą. Bardzo przyjemnie jest oglądać dzisiaj Suareza, jak nie jest zawieszony, Eriksena, czy nie wiem, Sneijdera, mając świadomość tego, że weź tę łapę, że zna się ich dużo dłużej niż cała reszta futbolowego audytorium. Synowie Bogów, zajebista ksywka swoją drogą, to również ekipa, która bardzo godnie znosi wszelkie porażki. Kiedy po latach okazało się, że piłkarze Juventusu w finale, który już kiedyś wspominałem, są podejrzewani o to, że w tamtym meczu brali doping, władze Ajaxu, zapytane o to, czy zamierzają coś z tym zrobić, stwierdziły, że
Nie. Na boisku wygra Juventus i tak niech już zostanie. Jeżeli lubicie wymądrzać się w temacie błędów językowych, to Ajax da wam pierdyliard możliwości do robienia właśnie tego. Odmiana nazwy klubu przez przypadki, zwłaszcza w piśmie, sprawia wielu bardzo dużo problemów. Zapewniam was, że internety pełne są okazji do tego, żeby móc kogoś postrofować. Poza tym, jak wszyscy wiecie, do Ajaxu dołączył Arek Milik, czyli Polak. Kurwa! Znając klub i śledząc poczynania naszego rodaka, zyskujemy faktyczną wiedzę na temat tego, co się tam z nim dzieje. Unikamy w związku z tym kompromitacji, pisania głupot, których jest w internecie tak dużo na temat Milika. Jestem przekonany, że po obejrzeniu tego filmu nie macie najmniejszych wątpliwości, jaka jest jedyna słuszna droga kibica. Pamiętajcie, żeby koniecznie głosić Słowo Boże i udostępniać ten film. Dzięki temu wzrastają szanse, że Ajaxowi zacznie kibicować więcej osób, że Ajax przyjedzie do Polski, że łatwiej będzie można u nas dostać jakiekolwiek produkty związane z tym wspaniałym klubem. Jednocześnie zwiększycie szanse, że zbłąkane owieczki nawrócą się i unikną piekła, piekła, piekła. Tego odcinkowym piłkarzem o śmiesznym nazwisku jest zawodnik drużyny Dąb Dębno, Mateusz Płaczek. Nie płacz, Mati, bo tu miejsca brak na twą drewnianą grę.